Witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałem zaprezentować takie oto to cacko, jakim jest Ford S-Max. 165 koni wyciągnięte z silnika 1,5, czyli bardzo ekonomiczne auto z ładnymi LED-owymi lampami, skrętnymi reflektorami i felgami aluminiowymi. Przyciemniane szyby w tym egzemplarzu i chromowe obramowania. Przejdźmy dalej. Elektryczna klapa. A co za nią się kryje? A hak. Także w zestawie jest dołączany hak, teraz zdemontowany, ale oczywiście w każdej chwili można go zamontować i coś tam sobie pociągnąć w postaci przyczepki, czy może nawet coś wakacyjnego. Roleta, bardzo duży bagażnik. Idźmy dalej. Jest to 5-osobowa wersja z ogrzewanym tyłem bądź chłodzonym. W bardzo ładnej osłonie. Teraz tak, fotele wyprofilowane i swobodna przestrzeń wewnętrzna. Jest naprawdę komfortowa. Sporo miejsca, biała, ładna podsufitówka. Tutaj miejsce właśnie na kubeczek, ale jest komórka i kluczyki. Wszystkie możliwe łącza i do tego oczywiście przednia grzana szyba, jak to we Fordach zwyczajowo jest. I bogato wyposażone wnętrze mówi nam o tym, że jest to wersja titanium. Czyli wszystko, co potrzebuje Ford, to do tych aut powsadzał. O takiej właśnie wersji wyposażeniowej. Wszystkie możliwe dostępne funkcje, łącznie z aplikacjami Apple CarPlay, Android Auto oczywiście. Wszystkie asysty bardzo szybko dostępne, czyli asystent zmiany pasa ruchu, asystent antykolizyjny. Wszystkie te rzeczy są szybkie. To jest w ogóle się fajnie tutaj włącza. O taki szybki sposób można to włączyć i wyłączyć tą asystę. Dalej możemy sobie tutaj przejść nawet do komputera, tylko w tej chwili mamy niepodłączony telefon, także możemy tutaj przejść dalej do na przykład prędkości i ustawień spalania. Także komputer jest rozbudowany, przejdźmy do ekranu głównego. Tutaj mamy wszystkie aplikacje. Trzeba się połączyć z systemem przez Bluetooth, przez telefon. Wtedy te aplikacje są wszystkie dostępne. A na bieżąco oczywiście wszystkie ustawienia i tutaj wszystkie możliwe rzeczy, które są dostępne pod ręką. O, właśnie tutaj Android Auto, o którym wspominałem wcześniej. Także 6-stopniowa ręczna skrzynia biegów, kamera cofania, co bardzo ważne myślę, i oczywiście fajna rzecz, grzane fotele, teraz w zimowych klimatach szczególnie. Do tego rozbudowana wielofunkcyjna kierownica z tempomatem i z dostępnością wszystkich funkcji jednocześnie. Za pomocą tutaj kciuków można sobie tym wszystkim zarządzać. Cóż, auto duże, wygodne, rodzinne. Ten egzemplarz o małym przebiegu, bo tylko 122 tysiące km. Także niewiele, w pełni serwisowany, jest to polski salon. Także szczerze Państwu polecam ten egzemplarz. I cóż, wszystkie, jak zawsze powiem na końcu, dodatkowe rzeczy, wszystkie funkcje tego auta i pełne wyposażenie, jak zawsze u nas na stronie papis.pl, dostępne od zaraz. A ja zapraszam na kolejną odsłonę kolejnych aut, na kolejnego YouTube'a. Śledźcie nas na Facebooku i na pozostałych naszych mediach społecznościowych. Do zobaczenia. Cześć.